Dzisiaj pokażę Wam pozycję Supta Virasany. Jest to tak zwana pozycja leżącego wojownika, pozycja głęboko regeneracyjna, relaksacyjna, ale też w której coś w naszym ciele się dzieje, bo dosyć intensywnie rozciągają się przody ud i uelastyczniają kolana. I ta intensywność pracy zależy od tego, jak wysokiej podpory użyjemy. Ja użyję takiej podpory klasycznej. Użyję do tego wałka, kostki i koca. Jeżeli nie macie wałka, zawsze można użyć 2 do 3 kocy. Jest to jednak pozycja bardzo wymagająca, zwłaszcza dla naszych kolan, więc tutaj wysokość podpory jest też bardzo indywidualną kwestią. Są osoby, które pierwszy raz przyjdą na zajęcia i zrobią Supta Virasana zupełnie płasko, a są takie, które będą musiały używać wysokiej pomocy pod pośladki, pod kręgosłup i analogicznie pod głowę. Więc, żeby już nie przeciągać, pokażę, jak wejść do pozycji. Więc ustawiamy sobie bolster. Z przodu maty, kostkę pod pośladki i koc pod głowę. I tutaj koc, podobnie jak w przypadku innych ułożeń, ja ustawiam sobie, składam sobie koc do świecy na 3. Natomiast to też jest kwestia indywidualna. Dla kogoś mogą to być 2 koce, dla kogoś 1 pojedyncza warstwa. Takim wyznacznikiem wysokości koca powinno być to, czy Wasza szyja odchyla się do tyłu. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że trzeba sobie jeszcze coś podłożyć, tak żeby tył szyi mógł być długi, a gardło miękkie. Więc żeby już nie przyciągać, wejdę do pozycji. Siadam sobie w Virasanie. Teraz wewnętrznymi krawędziami stóp ściskam mocno kostkę. Układam sobie czoło na podłodze, wyjmuję łydki i siadam w pozycji. I teraz najpierw skup się na tym, żeby ułożyć sobie dół pozycji. Możesz rozszerzyć dłoni, palce stóp, wyciągnąć skórę spod kolan i dociążyć pośladki. Znowu ten ruch miednicy, chcę, żeby kolce biodrowe były wysoko i teraz mocno zasysasz zewnętrzne krawędzie kostek, zewnętrzne krawędzie stóp w głąb ciała. Na chwilkę możesz nawet położyć sobie stopy i zobaczyć, jak ten ruch wygląda, jak stopa jest faktycznie dociążona. I teraz przenieś ręce do tyłu, podwiń kość ogonową do sufitu i krąg po kręgu połóż się na bolsterze, dosuń sobie teraz ten koc do linii barków. I teraz, żeby pogłębić tą pracę, możesz wziąć wdech, złapać za przedramiona i takim kolistym ruchem przenieść przedramiona za głowę. I teraz cały czas wzrok w kierunku mostka. Kilka spokojnych wdechów i wydechów. Pośladki w głąb ciała, kość ogonowa do sufitu, zewnętrzne kostki, zasysaj. I pozostaniesz sobie tutaj w tej pozycji na tyle, na ile masz ochotę. Następnie wyprostujesz dłonie, zmienisz splot na przeciwny. I też pociągnij za te łokcie, żeby boki ciała wydłużyły się. Jeżeli masz ochotę jeszcze zintensyfikować pracę, możesz przenieść dłonie, zapleść je w Parvatasanie i następnie przenieść za głowę. I z każdym wydechem, łącząc ze sobą kciuki, naciskając palcami na grzbiety dłoni, wydłużasz się. Zostajesz na kilkanaście oddechów i zmieniasz splot na przeciwny. Spokojny, naturalny wdech i wydech. I jak już
Ta praca w barkach została wykonana. Możesz ułożyć sobie dłonie luźno, pozwolić na to, żeby teraz łokcie, barki ciężko opadały do podłogi, wewnętrzne wnętrza dłoni, przepraszam, do sufitu. Kciuki delikatnie rotują się do podłogi, wzrok na mostek. Bardzo przyjemna pozycja, bardzo fajnie tonizuje nogi, przywraca krążenie. I wychodząc z pozycji, położysz sobie całe dłonie na podłodze i takim jednym zdecydowanym ruchem podniesiesz się do góry. I znowu wzrok przed siebie, wydłuż szyję. Następnie przeniesiesz dłonie w przód, jedna po drugiej doprostujesz nogi. Przenosisz ciężar na przody stóp, na środek stopy, tak żeby doprostować kolana, żeby nogi odreagowały. I następnie możesz jeszcze na chwilkę doprostować nogi w psie z głową w dół, tam gdzie jesteś. Supta Virasana. Cześć.